Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Dominik Lewiński, doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim oraz prezes Fundacji Król i Smok. Wszystko się zgadza? Zgadza się, dzień dobry. Bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. I od razu powiemy widzom, że dzisiejszym tematem rozmowy będzie wizerunek. Co to jest ten wizerunek w ogóle? Wiesz, wizerunek to jest coś, co się tworzy w ludzkich głowach, powiedziałbym, w wyniku komunikacji pewnego obiektu zasadniczo. I wizerunek mogą mieć właśnie firmy, marki, ludzie, to zespół skojarzeń, który się w naszych mózgach pojawia, kiedy widzimy tego kogoś, ten obiekt tego wizerunku. Mi zawsze przychodzi na myśl ten Harley Davidson. Na przykład. Nie? I do wizerunku tej marki, bo o tym trzeba chyba powiedzieć, należą taki zespół skojarzeń. Nie? Typu wolność, męskość, przygoda, łamanie granic pewnej i tak dalej. A inny, załóżmy, outsider. Ścigacz, tak, outsider i tak dalej. To są te właśnie skojarzenia, które, dzięki za przykład, które przychodzą nam na myśl, to właśnie one się właśnie składają na wizerunek. Politycy mają też swój wizerunek, to może bez przykładów. Tak, bez przykładów. Bo to może być niebezpieczne. Ale wiemy, o kim myśli się rzeczy bardzo różne. Ale generalnie, Chryste Panie, nawet rasy psów mają swój wizerunek, na przykład, tak, nie wiem, bulteriery, że są groźne, niebezpieczne i tam... Labrador, są ciepłe, rodzinne i tam... To też są wizerunki, to są też jakby stereotypy, bo między pojęciem stereotypu a wizerunku jest pewna bliskość. W takim potocznym, społecznym rozumieniu stereotypy są klisze na temat grup społecznych i to przeważnie ludzie myślą o stereotypach w ten sposób, że są to klisze... krzywdzące, niesprawiedliwe, zafałszujące rzeczywistość. I tak jest potoczny odbiór stereotypu i to niekoniecznie właśnie na wizerunek wchodzi. Ale w takim czysto naukowym sensie między wizerunkiem a stereotypem zachodzą spore zbieżności, bo kiedy właśnie mówimy o wizerunku labradora, właśnie jako psa opiekuńczego, rodzinnego, ciepłego, to przecież jest to również stereotyp labradora. Tak. Kiedy myślimy o wizerunku, ja wiem, Niemców na przykład, nie? Jako, nie wiem, solidnych, rzetelnych, pracowitych jakichś, tam to jest też stereotyp Niemca. One właśnie dosyć często na siebie jakby tak nachodzą. Ale na przykład nie mówimy o stereotypie Harleya. Ale w gruncie rzeczy są takie zakresowo bliskie sobie pojęcia. Lepiej używać wizerunek, bo jest bardziej właśnie neutralny, bo z pojęciem stereotypu się wiążą właśnie takie, że negatywne konotacje, jakieś takie, że aha, stereotypy to nie wolno ich używać, a wizerunku wolno. Dobrze. A więc już wiemy, co to jest wizerunek, to teraz jak budować wizerunek? Jak się buduje wizerunek? Można go budować, można go też nie budować, on i tak powstanie. Ponieważ generalnie wizerunek powstaje jakby samoistnie w wyniku tego, że jakiś właśnie, że ty albo ja, albo firma, albo marka, albo jakaś organizacja po prostu zachowuje się, komunikuje i w naszych głowach ten wizerunek wtedy powstaje. Mhm. Więc on jakby powstanie i tak czy siak, że tak powiem. I można mieć przecież bardzo różne wizerunki, powstałe spontaniczne, w różnych grupach. Na przykład, podam taki najprostszy przykład, zapewne masz różny wizerunek w jakimś kręgu znajomych, który się różni od twojego wizerunku u rodziców, nie? I babci, nie? Którzy oczywiście uważają, że Judytka jest tam, najwspanialsza na świecie. Oczywiście najsłodsza, najkochańsza, a w jeszcze innej grupie wiedzą, że to diabeł w ludzkiej skórze, że jak dacie imprezę, to podpali miasto. A to jest coś takiego jak w tych wszystkich... w sprawach kryminalnych, że zawsze mówiło się, taki dobry człowiek był, dzień dobry mówił. Taki... trochę tak. No więc ten wizerunek jakby może powstawać, znaczy powstaje, tak zawsze powstaje. Mhm. Jeżeli tylko ktoś właśnie komunikuje, zachowuje się, jakoś wizerunek powstaje. W przypadku firm, marek, polityków i tak organizacji raczej nie chcemy zdawać się na to, żeby powstawał samoistnie, bez kontroli, ponieważ chcemy uzyskać wcześniej zamierzony obraz w ludzkich głowach. Nie? Więc budować wizerunek oznacza mniej więcej tyle, że wcześniej zakładamy, jak chcemy być konkretnie postrzegani przez daną grupę, przez nie wiem, załóżmy grupę docelową czy coś w tym rodzaju. I potem planujemy za pomocą jakichś środków komunikacyjnych, jakich zachowań, jakich działań, dokładnie ten, a nie inny wizerunek uzyskać. W nadziei na to, że ten wizerunek właśnie sprawi, że nie wiem, załóżmy konsumenci będą naszą markę, firmę lubić, kochać, uwielbiać, będą wobec niej lojalni i będą na przykład skłonni płacić za jej produkty,
więcej niż za takie same mniej więcej produkty konkurencji. Jak wizerunek budujemy, prawda, no to jakby mówi się, że wizerunek powinien być spójny. Co to znaczy? Na przykład, żeby firma ekologiczna nie śmieciła, bo kiedy coś takiego się zdarzy, no to wtedy mam wizerunek niespójny. Żeby firma, nie wiem, która ma w założeniach wizerunkowych, nie, że jest załóżmy młodzieżowa, wyluzowana, nie zachowała się sztywno z kijem w D, wtedy mam do czynienia z niespójnym wizerunkiem. I to jest taki, powiedziałbym, taki warunek taki dosyć najbardziej elementarny, jeśli chodzi o wizerunek. Po prostu nie bądź hipokrytą, bądź spójny, postępuj jakby w sposób przewidywalny, zgodnie z wartościami, którymi się kierujesz i tak dalej. Nie? Tak. A by czy to niespójny można. Wizerunek może jakby niszczyć interesy tej firmy? Tak. No. Jest mnóstwo przykładów marek, które komunikują w sposób niespójny. Czyli raz tak, raz tak, raz do tych, raz do innych. To jest wtedy taki dramat. A to tak, to czy kryzys może zniszczyć wizerunek każdemu, to jakby nie ma z tym problemu. Tak. Ale znamy sporo marek, które właśnie, czy firm, które komunikują w sposób jakby niespójny i zawsze to z tego jest jeden skutek, tak ma się kłopot. Tak. To u nas była taka sprawa w Polsce, taka sprawa metkowa tak zwana, w sensie, że jest taka dziewczyna, która nie pamiętam, że... Influencerka bardzo znana. Tak, i ona chodzi o to, że ona miała taką politykę, że cały czas mówiła, że te produkty, które ona robi, to są szyte w Polsce i tak dalej, więc ten t-shirt, no zwykły biały t-shirt, zamiast kosztować, nie wiem, 20 zł, kosztował 120 zł. I potem się okazało, że ona owszem szyje w Polsce, ale tylko wszywa metki. Tak. Także wszystko jest jakby kupowane z Chin, ale u nas są szywane metki. I po prostu jakby nagle z firmy, która jest tak dba o lokalne takie rynki, o lokalne produkty, po prostu stała się... No kompromitacja i właśnie wyszła ta niespójność taka bardzo głęboka. Tak mówię, nie bądź hipokrytą, ona się okazała właśnie hipokrytką. Tak. Wizerunek zrujnowany, nie wiem czy to się jakby da odbudować, pewnie się da. Myślę, że w tych czasach to influencerskich niestety jest tak, że bardzo łatwo ci influencerzy potem odbudują swój wizerunek, dlatego że mam wrażenie właśnie, że oni na tym chaosie, na tym złym wizerunku wybijają trochę inny wizerunek i jakby się odratowują, jakby to powiedzieć. Ktoś mówi dlatego, że media mają i media społecznościowe również pewną krótką pamięć. Tak. No, i zapominamy właśnie o takich rzeczach. Bardzo chętnie udało nam się zapomnieć o tym, że Boss szył mundury dla hitlerowców właśnie, tak? Niby tak, ale rozmawiamy o tym. Tak? Ale to my pamiętamy sobie, a podejrzewam, że przeciętna użytkowniczka czy użytkownik, tak, który paraduje właśnie z torsem, na którym jest Hugo Boss, w ogóle nic o tym nie wie. No właśnie tutaj mówimy o takim kryzysie hipokryzji influencerskiej, ale teraz mamy taką smutną sytuację na Ukrainie. I jak wiemy, tam niektóre firmy się oczywiście duże wycofały, a są też firmy typu Leroy Merlin, które tam zostały. To już nie jest hipokryzja, nawet nie mogłam to za bardzo nazwać. I jak się podnieść po takim wizerunku, po takim jakby strzale w ten wizerunek, że wszyscy odeszli, aby wspomagać jakby finansowo. Tu chodzi właśnie o Leroy Merlin, o Show. Tak, i Decathlon, tak, te no francuskie. No i Nestle w połowie, bo też tam. Ale Nestle coś zaczęło wykonywać jakieś ruchy, nie wiem, jaka jest w tej chwili aktualna sytuacja, Nestle w tej chwili wykonuje jakieś takie ruchy, że pewnie jakiś pakiet, zobaczymy co będzie dalej. W przypadku tamtych marek, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, wydaje mi się, że to jest jakby takie publiczne harakiri popełnili, rodzaj samobójstwa wizerunkowego, który może się do nich bardzo źle skończyć. To w ogóle jest dosyć takie dla mnie zagadkowe, zakładam, że nie wszystko wiemy. Że te firmy to robią z jakichś, być może, to tylko hipotezy są, specyficznych powodów, o których nic nie wiemy, bo popełniać aż tak spektakularne samobójstwo wizerunkowe, no trudno im powiedzieć, czy to, że utrzymają te swoje sklepy, załóżmy właśnie w Rosji, tak, i ich sprzedaż, dobrze, i nawet pewnie na jakimś wyższym trochę poziomie, czy to im zwróci straty, które moim zdaniem nastąpią prędzej czy później w całej Europie Zachodniej, związane z jakimś już nadchodzącym, pojawiającym się przecież bojkotem konsumenckim. Na razie to są nawoływania do tego bojkotu, ale podejrzewam, że on już w jakimś stopniu zaczyna działać. Jeżeli się rozszerzy ten bojkot, to ja nie wiem, no mówię, nie, to jest kwestia dosyć dla mnie mglista, czy zyski, powiedziałbym, z Rosji zrównoważą tym firmom te straty wizerunkowe w związku z tym w obrotach i w zyskach, które poniosą reszcie Europy. Więc zakładam, że aż takimi chyba idiotami nie są, że tam być może wchodzą w grę czynniki, o których nie wiemy. Przekonamy się pewnie niedługo. A jeśli chodzi o takie strzały wizerunkowe, no to Rosja moim zdaniem cały czas ma taki sam wizerunek, ale Ukraina
teraz po prostu się no, niesamowicie odbudowała, jeśli chodzi o swój wizerunek, prawda? Ja powiedziałbym nawet, że tak naprawdę dla większości Europejczyków w ogóle dopiero wizerunek Ukrainy się tworzy. Tak. Wcześniej go trochę nie było. W Polsce oczywiście był, no, z powodów, powiedziałbym, takich historyczno-sąsiedzkich i nie był to... Ładny wizerunek. Był taki, powiedziałbym, naznaczony jakoś tam, czy obciążony. Natomiast jakby w krajach zachodu Ukraina nie dysponowała żadnym właściwie wizerunkiem. To był jeden, tak powiedziałem, gdzieś z odległych wschodnich krajów, coś w okolicach Kazachstanu, jakieś wielbłądy, jakieś stepy, jakieś... Zwłaszcza, że poziom wiedzy geograficznej w Europie czy w Stanach Zjednoczonych jest często skandaliczny po prostu. No jest taki, jaki jest. Ja nie będę to komentował, bo ja też nie jestem miłośnikiem z kolei polskiego gromadzenia faktograficznego wiedzy przez instytucje edukacyjne. Więc nie będę tego komentował, ani tego krytykował. Po prostu Ukraina teraz staje się i narodem tak naprawdę, chyba historycznie tak w ogóle, takim już pełnym, pełnokrwistym narodem z własnym państwem i z własną taką wyrazistą tożsamością, ale przy okazji właśnie uzyskuje wizerunek w krajach zachodu. A w Polsce również ten wizerunek ulega... Mam nadzieję, nie chwili, tylko chwilowej, ale takiej długotrwałej poprawie, mam nadzieję. Czy tu właśnie w grę wchodzi tradycyjnie polska rusofobia? Wydaje mi się, odgrywa sporą rolę. Że coś takiego jest. No. Ja akurat jestem rusofilem, więc dla mnie wizerunek Rosji był zawsze dosyć taki pozytywny. Tak? Tak. Teraz nie wiem, czy tak odważnie się tak przyznawać. Jeśli chodzi o takie sympatyzowanie z Rosjanami. Nie sympatyzuję z Rosjanami, ale w tym konkretnym przypadku wojny z Ukrainą to byłoby, jakby to powiedzieć, podłe i niemądre. Tak. Nie? Życzę im jakby w tym konflikcie wszystkiego najgorszego. Nie? Ale zawsze bardzo sobie ceniłem Rosję, Rosjan i kulturę rosyjską przede wszystkim, która była dla mnie zawsze imponująca, niezwykła, unikalna na skalę światową. I dalej taka przecież pozostaje. Ale wizerunek tej kultury już tak nie za bardzo. Ten balet już jest taki mniej po tym kryzysie ukraińskim, kryzysie po tej wojnie w Ukrainie, bo to trzeba tak po prostu powiedzieć, tak? To ten balet już nie jest taki to jezioro łabędzie troszeczkę nie za bardzo. Już nie jest takie straciło na urodzie. No faktycznie dzisiaj powiedziałbym, no pojawiają się te głosy dotyczące wykluczenia w ogóle pewnego, również kultury rosyjskiej z obiegu. Żeby nie grać rosyjskich koncertów, tak. Żeby nie... Muzyki, filmów. Tak, muzyki, filmów, książek. Być może jest to nawet jakaś przesada już w tym. Rozumiem, że nie chcemy używać rosyjskiego gazu, ale mój Boże, czy mamy przestać czytać Dostojewskiego? Bo to Rusek? Wydaje mi się, że to jest taki chwilowy bojkot. Który... Może trochę przesadzamy, ale to też ta przesada jest zrozumiała emocjonalnie, prawda? Jesteśmy tak wzburzeni tym, co się dzieje. Że... Czy zwłaszcza tym paradoksem, tą abstrakcją, która tam się dzieje, bo tutaj tak jakby my tutaj mówimy o zupełnie innej rzeczywistości niż oni tam widzą, niż oni tam słyszą. To tak jakby ja jestem, że tak powiem, zszokowana, że w XXI wieku, kiedy człowiek ma dostęp do wszelkich mediów, no bo istnieje coś takiego jak VPN, więc... jakby ci wszyscy Ruscy mogą na bieżąco sobie oglądać ten świat poza tymi mediami, które są. A po prostu jakby zupełnie inna retoryka tam jest. Tam jakby to wszystko wygląda inaczej. Dla mnie to jest jakby taka schizofrenia trochę takiego świata. Trudno, tu trzeba zapytać eksperta od Rosji, powiedziała, bo od duszy rosyjskiej, od rosyjskiego społeczeństwa. Ja się nie czuję tu szczególnie, mówiąc szczerze, jakoś tam bardzo kompetentny w tym względzie. No ale przecież równie dobrze można by odwrócić ostrze tej argumentacji i powiedzieć, a przecież u nas też ogromna ilość elektoratu wpatrzona jest w telewizję polską i podobne kanały i też mówią jakby głosem propagandy w Rosji, propagandy kremlowskiej, a u nas propagandy Jacka Kurskiego, prawda? Pisowski. I ta sytuacja jest dosyć podobna, wydaje mi się. Nawet widziałam takie porównania na internecie właśnie, że porównują ludzie tą telewizję rosyjską do naszej telewizji, wychodzi, że naprawdę jesteśmy podobni. Niestety. To, że mamy dostęp do różnorodnych mediów i do różnych źródeł wiedzy, to jeszcze nie znaczy, że z nich będziemy korzystać. Tak. No? Jeżeli mamy jakieś źródło wiedzy, które darzymy zaufaniem, uważamy, że nam wystarcza, że zaspokaja nasze potrzeby informacyjne, komunikacyjne, to nie czujemy żadnej potrzeby, żeby sięgać po inne źródła i porównywać. No? Szczególnie wtedy, kiedy to sięganie by było się wiązało z jakimś dyskomfortem, dysonansem poznawczym. No?
Nie sądzę, żeby na przykład właśnie miłośnicy PiS-u chętnie oglądali antypisowskie media, czy słuchali antypisowskich podcastów. Bo tam nie mówią ich językiem, nie mówią. Ale też mówią rzeczy właśnie że jakby z innej rzeczywistości, z którą oni się nie zgadzają. Nie uważają, że rzeczywistość jest inna i to jest podobna sytuacja. Podejrzewam, że naprawdę wielu Rosjan sądzi, że ta wojna jest słuszna, sprawiedliwa. I ktoś, kto by im burzył tą narrację, nie spotkałby się z miłym przyjęciem. No nie spotyka się. Ja widzę też, że ta Ukraina zbudowała przez te wszystkie swoje działania, ten prezydent Zełenski, który tam jakby został z nimi, tak kierowanie tych wszystkich, na tych bohaterów, też to słynne powiedzenie tych ludzi z tej wyspy Węża, tak? Węży, tak. No to to zbudowało moim zdaniem taki wizerunek, który powoduje, że jakby cały świat chce im pomagać. Wydaje mi się, że gdyby tak troszeczkę odpuścili i tak jakby on wyjechał, ten Zełenski, wtedy, kiedy ich prosi i tak dalej, to nie byłoby takiego szerokiego wsparcia. Ale oczywiście wszyscy eksperci, którzy się zajmują tym zagadnieniem, podkreślają bardzo wyraźnie, że ta, powiedziałbym, nazwijmy to strategia komunikacyjna i nawet można tak ją nazwać strategia propagandowa, którą Ukraina uprawia, to też jest pewien rodzaj propagandy jednak, tak. Jest prowadzona po mistrzowsku. Nie? I że z tak precyzyjnym, dobrze zaplanowanym też komunikatem, znaczy organizacją tej komunikacji nigdy dotąd nie mieli do czynienia. To widać na przykład bardzo dobrze po wystąpieniach tych właściwie codziennych prezydenta Ukrainy, który bardzo precyzyjnie adresuje swoje apele do bardzo różnych grup, nie? I budząc bardzo różne emocje. To jest absolutnie wszystko jest świetnie zaplanowane i to jest w ogóle bardzo pouczające, jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe w sytuacjach już najbardziej kryzysowych na świecie. Również tutaj umiejętne zarządzanie komunikacją, czyli wizerunkiem, może mieć znaczenie nawet w ogóle dla losów wojny. Tak. Ja się zgadzam z tym, że gdyby nie taka organizacja tej komunikacji, czy propagandy ukraińskiej, jak zwał, tak właśnie precyzyjna, tak dobrze zaadresowana emocjonalnie, gdyby to się nie wydarzyło, to dzisiaj wojna wyglądałaby inaczej. Tak. W tym sensie nie wierzę w to, że mielibyśmy do czynienia aż z takim masowym dosyć jednak wsparciem Ukrainy, Ukraińców. Całego świata. Tak, właściwie, hiperbolizując, właściwie całego świata, że niech będzie. Cały świat stanął murem za Ukrainą właśnie w wyniku tego, w jaki sposób oni komunikowali. To widać najbardziej po tym, że w 2014 przecież zaatakowali Krym i Donbas. Nie wiem, czy tam Donbas też w tym 2014, ale ogólnie ten cały kryzys się wtedy zaczął. Jakby praktycznie było to samo. Oczywiście to nie było na taką skalę, że cała Ukraina była w to zaangażowana, ale te dwie strefy. I jakby cały świat o tym wiedział i tak dalej, ale jakby każdy przymknął oczka, bo tam gdzieś się dzieje, to tam gdzieś te bomby spadały. Mhm. I to nie było tak komunikowane. Nie było takiego, ten rząd ukraiński nie wychodził tak moim zdaniem na zewnątrz z tymi konfliktami, prawda? Więc w ogóle nie mieli spójnego przekazu jakiegoś, ani zorganizowanego. Przez te 8 lat bardzo wiele się nauczyli Ukraińcy, nie tylko jeśli chodzi o rzeczy wojskowe, podkreślają ci, którzy się na tym znają, ale właśnie też te kwestie komunikacyjno-wizerunkowe i pod tym względem byli też świetnie przygotowani do tego, co się zdarzyło. Czyli można uznać, że wizerunek potrafi wygrać wojnę. Wygrać i przegrać. To jest dosyć, to jest historycznie rzecz znana. Przecież wycofanie się Amerykanów kilkadziesiąt lat temu z Wietnamu było właśnie podyktowane kwestiami wizerunkowymi. A to była dokładnie mniej więcej taka historia, już teraz mogę mylić trochę, ale mniej więcej wyglądało to tak, że wycofanie się Ameryki z Wietnamu wzięło się z tego, że dopuszczono na pole walki media, które relacjonowały tak jakby to, co tam się dzieje, bardzo, powiedziałbym, nazwijmy to prawdziwy cudzysłów sposób. No i kolejne, powiedziałbym, trumny amerykańskich żołnierzy zrobiły taki wizerunek temu konfliktowi, że postanowiono się z niego wycofać. I to przyczyny były właśnie, nazwijmy to, nie militarne, nie geopolityczne czy jakieś tam wycofanie się z Wietnamu, tylko wyłącznie dokładnie medialno-wizerunkowe. Tak w każdym razie się to opowiada. Więc można i przegrać wojnę przez wizerunek, i wygrać. Odgrywa tu ogromną rolę. Powiedziałbym, wojna toczy się na kilku płaszczyznach. Nie tylko armaty biorą w niej udział i samoloty, ale komunikacja jest jakby równorzędnym narzędziem prowadzenia wojny, w sensie równoprawnym. Mhm. I kwestie wizerunkowe są tak samo istotne jak samoloty czy haubice. A czy wizerunek potrafi sprzedać produkt?
To chyba oczywiste. Nikt by nie kupił Coca-Coli, gdyby nie jej wizerunek. Kupilibyśmy tańszy napój Zbyszko, tam Polo Cocktail, czy jak on się nazywa. W smaku jest bardzo zbliżony. Prawdopodobnie w ślepym teście nikt by nie odróżnił jednego od drugiego, mało Pepsi kto. I Coli. Ale w ogóle tych napojów typu cola, w ślepym teście naprawdę ciężko odróżnić. Więc tu widać wyraźnie, że to wizerunek sprzedaje, to głównie wizerunek sprzedaje. To jest dosyć trywialna dzisiaj już uwaga, ale chodzi o to, że w bardzo wielu obszarach rynku mamy do czynienia w gruncie rzeczy z takimi samymi jakościowo produktami, tak samo mniej więcej dobrymi. Mhm. Więc w gruncie rzeczy, no, jakby mam kupić, nie przymierzając, no, piwo czy buty, no to mam w pewnej półce cenowej produkty równie dobre. Więc co może decydować, że coś kupię? No tylko wizerunek. Można powiedzieć, że smak na przykład pączek. No dobrze, ale tu jest taki i kupuję pączka, bo on jest tutaj zdrowy. No ale właśnie w ślepych testach, jak wskazują badania, my tych smaków za bardzo dobrze nie rozpoznajemy. No, sam robiłem wielokrotnie takie testy. No i wyniki są mniej więcej takie, w przypadku coli, piwa czy innych takich rzeczy, że mamy rozpoznawanie tych smaków na poziomie jakby małpa trafiała. To jest dosyć losowe. Miłośnicy Pepsi zaklinają się, że ja swojego Pepsi nie rozpoznam, oczywiście rozpoznam, po czym wskazują, że cola to Pepsi, a pamiętam takie badanie, w którym użytkownicy Pepsi wskazywali na Pepsi właśnie na napój Zbyszko, że to jest właśnie Pepsi. Tacy codzienni użytkownicy, to jest normalne. My tylko uzasadniamy to smakiem. Judy, to jakby, nie wiem, czy masz piwo w lodówce, ale jakbyś tam ci nalał ci do jednego tyskie, do drugiej warki, do trzeciego żywca, to byś rozpoznała w smaku? A ja to w ogóle nie umiem w piwo. Nie umiem w piwo, nie piję piwa w ogóle. Ciepło jest, można by się napić. Bo ma taki gorzki posmak na ten. Dlatego na pijemy piwo. Okay. Bo jest gorzkie. Ja nie lubię, ale pamiętam właśnie na studiach, że mieliśmy taki test z tymi perfumami, że było w tym samym flakonie i, tak. I jak był ładniejszy flakon, to znaczy nie, to było tak, że był w tym samym flakonie, ale mówiliśmy niektórym, że kosztował 50, niektórym, że 150, a drugim, że 300. Już inaczej pachniało. Tak, inaczej pachniało. Nie, no wiadomo, że wizerunek jest absolutnie kluczowy dla współczesnych rynków. No nie wiem, czy buty Nike to są lepsze buty niż Puma, Adidasy, czy New Balance? Rozpoznasz to na nodze? Nie, ja to tak słabiej. No, ale tak w ogóle. Nie, dla mnie to w ogóle nie ma różnicy. Ale a jednak są ludzie, którzy tylko Nike, albo tylko Adidasy, albo inne Reboki, prawda? Tak, albo właśnie tylko Echo. Tak. Ale to są tak samo dobre buty, w podobnych cenach, ale dla kogoś wizerunek, załóżmy, Nike jest bardziej przekonujący, bardziej sympatyczny, bardziej mu odpowiada. Bardziej być może z nim zgodny jakoś tam, albo ciekawsze skojarzenia budzące, to są różne są tutaj czynniki od innych marek, a inny ma inaczej. To jakby. A czy wizerunek jest tożsamy ze światem przeżyć? Trochę tak. Ja w ogóle mam kłopot z tym terminem świat przeżyć, a do końca nigdy nie wiem, co się za nim kryje. Blisko są sobie w każdym razie. Bo jest na przykład z tym Harley'em Davidsonem jest taka sytuacja, że bo to wcale nie jest supermotor, w sensie, że on jest taki awaryjny, z tego co słyszałam, że to jest tak jak bardziej, no że to jest, że można kupić lepiej, a ludzie kupują tego Harley'a Davidsona, dlatego że to jest, idzie za nim właśnie ten bunt, ten outsider, to no takie. My nie kupujemy produktów, tylko kupujemy właśnie te różne przeżycia związane z produktami, one są dla nas ważniejsze. No i właśnie, kiedy kupuję sobie tego Harley'a, kupuję sobie być outsiderem i w ogóle zbuntowanym Tom Jamesem Deanem, Easy Riderem, który ku zachodzącemu słońcu tak. Na tym Harley'u zasuwa. Rino Reigns. Tak. A w przypadku innych marek jakby już tego nie mam. No, tego nimbu, tej otoczki, tego czegoś. No ponoć to nie był nigdy dobry motocykl, ale co z tego? To jest tak, że ja często mówię ludziom, żeby zadbali o swój wizerunek w tym sensie, że fake it until make it. Że po prostu do pewnych sytuacji, jeżeli chcemy być jakoś odbierani, to musimy się jakby w ten sposób odziać we wszystkie różne rzeczy, typu gadżety, samochód, ubrania i tak dalej, że możemy, nie musimy iść jakby ślepo z takim swoim zastanym wizerunkiem, tylko możemy w niego wprowadzić modyfikacje, które sprawią,
Że właśnie że zostaniemy postrzegani zupełnie inaczej. To tak, jeżeli chcemy właśnie wizerunek swój budować. Tak. Kiedy właśnie nie poprzestujemy na tym spontanicznym procesie powstawania wizerunku, tylko chcemy osiągać jakieś cele, mamy jakieś motywacje związane z tymi celami i chcemy właśnie budować swój wizerunek, panować nad nim. Chcemy na przykład być postrzeganym w pracy tak, tak i tak. Więc nad tym można jakby, można to w jakimś stopniu kontrolować, można to zaplanować i potem te cele łatwiej osiągać. Tak, to jest taka inwestycja. Inwestycja w wizerunek to jest tak naprawdę inwestycja w przyszłość. Mam na przykład tego dyrektora w swojej pracy, który mówi do swoich dzieci, że słuchajcie, musicie sobie wyrobić markę. Jak jesteście w podstawówce. Czyli musicie odrabiać lekcje, być miły dla pani i tak dalej, bo jak parę razy odrobisz lekcję na czas, to potem jak ci się zdarzy, nie odrobisz, no to pani powie, nie, no na pewno jakiś wyjątkowo straszny przypadek się mu zdarzył, że nie odrobił. Że tą markę się buduje już tak naprawdę od dziecka. No, czyli właśnie wizerunek dokładnie. I to był świetny przykład na to, jak wizerunek jest ważny i co można dzięki niemu osiągnąć. Tak. Mm. To jest to, co opisujesz, to się kiedyś dawno temu nazywało jechaniem na opinii właśnie. Tak. Nie? Ale to dokładnie jest kwestia właśnie wizerunkowa. Kto mógł nic nie robić? Tylko kujon. Tak. Ale właśnie przez to, że miał świetny wizerunek. Dobrego ucznia, solidnego, rzetelnego. Więc jak on coś nawalił, tak, no to wiadomo, że to... Tak. Ta Judytka taka przecież mądra i pracowita, to raz jej mogło się zdarzyć. Ja to w ogóle nieświadomie chyba zbudowałam taki swój wizerunek w pierwszym liceum, bo ja w drugim liceum już miałam wypadek, ale całą pierwszą liceum przechodziłam. Dosłownie. I była taka sytuacja, że uciekliśmy ze znajomymi. Ja pierwszy raz chyba w życiu uciekłam, poszłam na wagary i uciekliśmy ze znajomymi właśnie ze szkoły. I jak wróciliśmy, to myśmy na godzinie wychowawczej, znaczy tam za tydzień, oni wszyscy mieli minusy, nieobecność, a ja miałam, że pomagałam w bibliotece. Bo jak pani nie mogła uwierzyć, ja uciekłam z tej lekcji. I to jest właśnie doskonały przykład na skuteczność, powiedziałbym, dobrego wizerunku, dobrej reputacji. Zwłaszcza, że moim zdaniem wizerunek jest takim ważnym elementem, który sprawia, że produkt, który wcale nie musi być jakiejś świetnej jakości, jest bardzo popularny. Na przykład ludzie często jego chcą go mieć, inwestują w niego dużo pieniędzy. Przykładem jest na przykład Mini Morris, bo ja chciałam kiedyś sobie kupić Mini Morrisa i zrobić sobie prawo jazdy, taki fajny samochód i tak dalej. I byłam na takim forum Mini Morrisowym i tam ktoś pisał, a bo się coś tam zepsuło, a coś tam. I jak to w ogóle wyżyjecie, jak ten samochód cały czas psuje? I tam dostał taki komentarz, że w ogóle, że to jest część tego świata przeżyć właśnie z tym Mini Morrisem, że to jest jakby jego ważny element, to, że on się psuje. Jak komuś nie pasuje, to nie powinien w ogóle kupować Mini Morrisa. No, ale to właśnie jest to, do czego wizerunek potrafi doprowadzić. Potrafimy tak pokochać i związać się mocno z marką emocjonalnie, że nawet wybaczamy jej funkcjonalne niedoskonałości. Ale nie wszystko ma dobry wizerunek, bo tak jak tutaj rozmawiamy, bo obydwoje jesteśmy jakby i uczestniczymy w życiu fundacji, w projektach społecznych związanych z niepełnosprawnością, prawda? Bo ja mam fundację Paranormal Activity, która się zajmuje osobami poruszającymi się na wózku. A ty również masz fundację, prawda? Mm-hmm. Powiesz coś więcej? No, to fundacja, która zajmuje się pewnie dziećmi z problemami neurologicznymi, z okolicy autyzmu i tym podobne. I chodzi o to, że chciałam powiedzieć właśnie, że na co dzień ja w swojej fundacji, w ogóle w życiu, jako osoba niepełnosprawna, stykam się właśnie z takim wizerunkiem osoby niepełnosprawnej, który nie jest zbyt miły. Bo niepełnosprawność w ogóle nie jest odbierana miło w społeczeństwie. Mm-hmm. A to w ogóle, za tym się kryje zbiór bardzo skomplikowanych zagadnień, o których w ogóle chętnie mam parę przemyśleń, może nie szczególnie mądrych, ale o których chętnie się nimi podzielę. Wydaje mi się, że w też takim masmedialnym sensie niepełnosprawność ma dobry wizerunek. W tym sensie, tak, dobry, że na przykład opinie na temat niepełnosprawności, niepełnosprawnych, które wygłaszają na przykład takie osoby jak Janusz Korwin-Mikke i podobne, no nie cieszą się szczególnym wzięciem ani popularnością i raczej nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie duża część społeczeństwa podzielała takie poglądy na temat niepełnosprawności czy niepełnosprawnych, które jako żywo przypominają mi, powiedziałbym, wytwory ideologii hitlerowskiej po prostu. Więc w tym sensie takim
powierzchownym, właśnie medialnym, niepełnosprawność ma bardzo dobry wizerunek, nawet powiedziałbym. No? Że przecież w przestrzeni medialnej raczej nie mamy do czynienia, oprócz takich właśnie incydentów typu właśnie wspomniany polityk, z jakimś złym mówieniem czy złym przedstawianiem niepełnosprawności. Raczej, gdyby używać tej takiej najprostszej kategorii, no to gdzie nie sięgniemy w mediach, czy do reportaży, czy do wpisów po mediach społecznych, czy gdziekolwiek, nie? To niepełnosprawni przedstawiani są w sposób pozytywny. I mało jest, znaczy ja nie przypominam sobie reportażu o tym, o jakichś okropnych niepełnosprawnych. Tak. Zobaczcie, jacy oni są niedobrzy. Mogą być niedobrzy biznesmeni, prawda, czy okropni politycy, a nie przypominam sobie, żeby ktoś mówił o tych okropnych wózkersach, albo o tych okropnych innych tam, nie wiem, autystach. Nie? Tak. Więc raczej to jest bardzo pozytywny wizerunek, tak z wierzchu patrząc. Tak. Z wierzchu patrząc. Ale to jest, on jest też skomplikowany. To, że on jest dobry, ten medialny wizerunek, to nie znaczy, że ludzie, którzy mają w głowach ten dobry wizerunek, nie mają problemu z niepełnosprawnością i z kontaktem z ludźmi niepełnosprawnymi. Te problemy istnieją i one są trochę od wizerunku niezależne. Powody są takie, powiedziałbym, nazwijmy to społeczne. I odmienne są w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, tak. A odmienne w przypadku niepełnosprawności takiej, powiedziałbym, fizycznej. Ale obie mają podobną podstawę. Ten kłopot, ten problem, to poczucie, że między światem pełnosprawnych, tak, a ludźmi z niepełnosprawnością istnieje taki rodzaj specyficznego napięcia. Tak. Mianowicie to się bierze z tego, w moim przekonaniu oczywiście taka hipoteza jest dosyć zresztą trywialna chyba, że niepełnosprawność wybija ludzi z kolei w pewnym sensie. Ponieważ zakłóca coś, co uczenie nazwę strukturami oczekiwalności. Ponieważ jakby pojawienie się w naszym jakby zasięgu osoby niepełnosprawnej sprawia, że mamy kłopot z tym, jak się zachować. Tak. Po prostu. Czy możemy mieć taki kłopot? Nie wiemy, jak się zachować zwyczajnie, ponieważ pojawia się niepewność. Podam Ci prosty przykład, który pewnie znasz, bo jakby w pewnym sensie nas dotyczy. Tak. Kojarzysz ten podjazd na dziennikarstwo nasze, tak. Na którym tam pracowicie zasuwałaś zawsze i wyobraź sobie, no właśnie, Judyta jedzie tym podjazdem, siedzi sobie student, który pali, albo zresztą ja sobie siedzę i palę, tak? I widzę cię podjeżdżającą do drzwi i ja popadam w niepewność. Czy mam ci pomóc, czy nie? Czy dasz sobie radę z tymi drzwiami, czy nie dasz? Nie? Jak mam się zachować? Nie wiem. Nie wiem. I to jest dyskomfortowe. Prawda? Jak podlecę i otworzę drzwi przed tobą, mogę usłyszeć, ty takie owaki, sama sobie dam radę, albo coś w tym rodzaju. Nie? A z drugiej strony, jak się okaże, że będziesz się mocować z tymi drzwiami i nie dajesz rady, no to jestem wtedy bydle i świnia. Nie? Więc ten taki rodzaj niepewności pojawia się w przypadku na przykład kontaktu z ludźmi z niepełnosprawnością tam fizyczną. Tak? I zawsze ta niepełnosprawność się pojawia. Otworzyć ci piwo, czy sam sobie otworzysz? No wyobraź sobie, że teraz mamy piwo. Już tylko nie wiedziałbym, czy bez problemu jakiś tam otworzy sobie piwo z zamknięciem typu grolsz. Ono jest takie trudne do otwarcia. I to jest ten moment niepewności. I on jest dyskomfortowy. Ja myślę, że te problemy z tym, jak się zachować wobec osób niepełnosprawnych, wynikają z tego, że te światy są jakby postrzegane jako osobne. Świat sprawnych i świat niepełnosprawnych, tak? Ale co masz na myśli? To znaczy, że ludzie zawsze mówią oni, tamci, że nie jesteśmy jakby razem. I to jest tak, że na przykład, że ja zawsze mówię tak, czym się różni osoba niepełnosprawna od starszej pani czy kobiety w ciąży? Przecież kobieta w ciąży czy starsza pani to też są osoby, które jakby są w jakiś sposób takie otaczane opieką w naszym społeczeństwie, prawda? I na przykład nie ma żadnego problemu, żeby podejść do kobiety w ciąży i powiedzieć, przepraszam, pomóc pani, nie wiem, wejść, wyjść, te reklamówki podnieść i tak dalej. I te starsze pani tak samo. A jak się widzi osobę z niepełnosprawnością, to nagle jest problem. Jak powiedzieć? Czy powiedzieć? Bo właśnie nie wiadomo. Ale dlaczego? Właśnie tego nie rozumiem. Dlaczego?
Moim zdaniem to dlatego, że my mamy w głowach skonstruowane tak, że ta niepełnosprawność jest brzydka i to są oni. Bo przecież kobieta w ciąży, ona tak samo może powiedzieć, ale co się pan wtrąca, ja sobie dam radę. Albo na przykład pan też by miał pan coś takiego, że kurde, otworzy jej te drzwi, czy nie? No bo jak jej nie otworzę, to będzie się mocować, a jak podejdę, to może mi coś odpowiedzieć. Przecież to jest dokładnie taka sama sytuacja. No, trochę tak, ale ja się wiesz co, nie do końca zgadzam z tym. Ponieważ ten wizerunek, ja o tym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, niepełnosprawnych, mimo tego, że jest pozytywny, tak zasadniczo, to jest, ma pewną wewnętrzną złożoność. I ona tutaj bardzo wiele utrudnia. I kiedy mówisz o tych właśnie onych, o tej kategorii my, oni, niepełnosprawni też je używają, uwaga, kiedy mówią o my niepełnosprawni, oni pełnosprawni, więc to w obie strony działa, tak. To się bierze właśnie z tej złożoności, o której chciałem powiedzieć, bo ten wizerunek jest oczywiście pozytywny, ale jak się człowiek głębiej w niego trochę jakby zagłębi, o Jezu, co to kretyństwo było, jak się tak bliżej przyjrzy, czy dokładniej tym wizerunkom niepełnosprawności, no to one przyjmują taką specyficzną formę. Mianowicie dwie takie główne formy. Przede wszystkim niepełnosprawni, pierwsza forma, to są ofiary. To są ludzie godni współczucia, litości, to są nieszczęśnicy, to są ludzie pokrzywdzeni bardzo, nad którymi trzeba się właśnie litować, nad którymi trzeba się pochylać nieustannie i tam pomagać. I pomagać, tak. I to się wiąże nierzadko z infantylizacją niepełnosprawnych, tak, z protekcjonalnością względem, że po prostu traktowaniem jak dzieci. Tak. I to jest jedna rzecz. A drugi, ten wizerunek medialny, to jest superhero. Tak. To jest Pistorius, który pokonuje wszystkich w biegu. On tam to pokonał ktoś... więcej nawet. No tak, chyba zdaje się własną dziewczynę pokonał w sposób ostateczny. Przepraszam, to chyba nie jest dobry dowcip, raczej marny. Ale chodzi o to właśnie, że to są superheroes, które są jakby nadludzcy, że są bohaterami, że przełamują właśnie słabości, no że tak są silniejsi. Media kreują ten właśnie. No, są się znikąd. Ten wizerunek się bierze, jest, no, ten tak, media, z mediów, tamten też z mediów. Więc jakby roi się dookoła również od superbohaterów z niepełnosprawnością, którzy postrzegani są jako tytani. Ty, tak? Mimo tego, tak? Tak, że mimo tego. Albo potrafisz, jesteś w stanie, tak. Jeszcze dalej tak. I tak dalej. I te dwa główne. To się nazywa teraz taki wykreowany termin na ten, na taki ogólnoświatowy inspiration porn. No tak. Jesteśmy inspiracją. Tak, 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 to jest dokładnie. To jest dobra nazwa, podoba mi się. Tak. Kiedy patrzymy na niepełnosprawnych, to albo nam superhero w głowie, nie? Bohater przełamujący, silniejszy, lepszy niż reszta ludzi, nie? Albo nieszczęsna ofiara. No i teraz właśnie ta niepewność, o której mówiliśmy. Do kogo ja podchodzę pomóc? Do nieszczęsnej ofiary czy do superhero? Bo nie ma tej trzeciej kategorii, normalnie. Nie ma. Nie ma, no ale no nic dziwnego, skoro jest albo to, albo tamto. A też jakby sami niepełnosprawni chętnie się w tych dwóch formach odnajdują. Czy ja wiem, czy się odnajdują, czy to jest też takie coś, że tylko... Nie wszyscy. Moim zdaniem też jest tak, że oni mają... Jeżeli przychodzi, jeżeli przychodzą jakieś media, to oni nie chcą nas pokazać jako normalców, tylko zawsze w tej którejś z tych kategorii. Tak. Zaplanowane wyszczenie całościowe rozpoczyna się. Ale ja naprawdę nie wiem w ogóle, dlaczego on się włącza. On się raz na jakiś czas nigdy nie ustawił. Nie, ja nic by nie... Powiedziała, pani powiedziała. Siri powiedziała, że zaplanowałaś sprzętanie. Ale nic by nie zrobiła. Akurat. Ja wiem, że się odnajdują niepełnosprawni właśnie w tych kategoriach, ale właśnie dlatego, że to jest jakby jedyna szansa, żeby pokazać niepełnosprawnego w mediach, to jest właśnie wtedy, kiedy on jest albo bardzo nieszczęśliwy i trzeba pieniążki, albo jest właśnie superhero, jak powiedziałeś, jak Jaś Mela, który poszedł bez tak nóg na Antarktydę. Aha. I tak dalej, otóż i tak dalej. No, albo też część z nich jakby dobrze się czuje i w tych bohaterskich narracjach, i w tych narracjach nieszczęsnych. A normalność jest właśnie trudna tutaj do osiągnięcia po prostu. Wydaje mi się, że to jest, ale to mi się tylko tak wydaje,
że to jest jakby właśnie najlepsza przestrzeń dla ludzi z niepełnosprawnością, żeby się zmieścić w tej normalności, o której mówisz. Nie? Bo raczej no bycie tym nieszczęśnikiem, ofiarą, tak. Ty chyba tego nie lubisz. Nie. Prawda? I wielu niepełnosprawnych nie chce tego. Nie, nie chce. Ale to drugie też nie bardzo. Więc najfajniej byłoby traktowanym być jakby normalnie. Tak? Problem jest taki właśnie, że jak ktoś nas traktuje jak superheroes, to też, ja też mówię, ta trzecia kategoria, czyli dobro narodowe. Czyli jesteśmy dobrem narodowym, czyli jak na przykład ja idę po ziemniaki i ktoś widzi, nie wiem, idzie jakieś dziecko i widzi mnie na wózku i mówi, mamo, czemu ta pani jeździ na wózku? To mówi, idź zapytaj. A ja idę po ziemniaki. Ja nie jestem tutaj od edukowania niczyich dzieci. Też bardzo często ludzie przez to, że nas infantylizują, to mają takie poczucie, że mogą nas zapytać w dowolnym momencie o dowolną rzecz. Typu, co się pani stało? Czemu pani jeździ? I tak do końca już takie po prostu ludzie sobie pozwalają na zadawanie pytań, przecież których normalnym, w cudzysłowie, osobom, które spotkały pierwszy raz, nie zadałyby. A nam wszyscy zadają, bo my jesteśmy dobrem narodowym, takim dobrym lokalnym. Skoro my musimy o nich dbać, skoro my musimy im pomagać, no to możemy też jakby nimi dysponować w jakiś sposób. Czyli jakby jest ta zbiorowość, to w ramach tego pierwszego modelu, jest to zbiorowość nieszczęśników, których możemy traktować w sposób dosyć instrumentalny, przedmiotowy i tak dalej. I na przykład zadawać im pytania, których normalnie by się nie zadało. I to jest właśnie wynik tego, przecież pozytywnego jednak dla ludzi z niepełnosprawnością, stereotypu tego nieszczęśnika, bo on jednak jest dobry w tym sensie. To nie są takie opinie typu Janusz Korwin-Mikke. My się śmiejemy z moją koleżanką, też jeździ na wózku, że to jest taki problem w odpowiadaniu na pytania tych ludzi, bo to jest cały czas jakby jesteśmy w takim kółku, nie da się z niego wyjść. No bo jest tak, jak ktoś nas pyta, co się pani stało i tak dalej, i tak dalej. No i my jakby już nie chcemy robić afery, chcemy być grzeczni, już dobra, poświęcam swój komfort na rzecz tej osoby komfortu i mówię, że to i tak dalej, i tak dalej. To ja się czuję z tym niedobrze, ale zbudowałam wizerunek taki, że jakby utwierdziłam tych ludzi w tym, że oni mogą zapytać o jakąś osobę niepełnosprawną w dowolnym momencie o cokolwiek. Ale z drugiej strony, mówię, jak jej się zdarza powiedzieć, co tą panią obchodzi, albo przepraszam, nie chcę na ten temat rozmawiać, to już tam jest, o, pewnie się jeszcze nie pogodziła, jeszcze drażliwa. No tak, więc tak. Jakby to nie ma wyjścia z tej sytuacji po prostu. Ale ona jest w ogóle trudna. Ona jest w ogóle trudna, bo zobacz, wróćmy na chwilę do tej sytuacji, o którejśmy gadali. Mm-hmm. Załóżmy, ja sobie siedzę przed budynkiem uniwersytetu, palę papierosa, jedzie sobie Edyta na wózku i ja nie wiem, czy je otworzyć, czy nie. Najlepsze, co mogę zrobić, to jej po prostu zapytać. Tak. Ale to znowu masz to, że ktoś będzie ciebie o coś pytał, o co się normalnych ludzi, jakby normalnych, no właśnie, nie pyta. Nie? Ale kobiety w ciąży? Babci starszej? Nie pytałbym kobiety w ciąży, czy otworzyć drzwi, bo wiem, że to się robi. Nie? Mhm. Jeżeli to jest ciąża zaawansowana i widoczna, to... Ja zawsze mówię, że najważniejszą zasadą savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, czego nie cierpię, bo dla mnie savoir-vivre taki zwyczajny już jest savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, no bo to jest dokładnie ten sam przykład, no nie wiem, nie ruszaj mnie, jak ci nie pozwalam i tak dalej, i tak dalej. To jest taka sytuacja. Ale ja uważam, że najlepszą zasadą jest system paszczowy. Dla obu stron, bo ja uważam, że najważniejszą rzeczą w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i w społeczeństwie osób sprawnych jest to, żeby wychodzić sobie naprzeciw. Ani nie być za bardzo w stronę tych niepełnosprawnych, ani znowu, żeby ci niepełnosprawni nie byli za bardzo tacy, że czekają, aż sprawnie coś im zrobią. Trzeba się spotkać w połowie drogi. Więc trzeba nauczyć obie strony tego systemu paszczowego. Ty pytasz, ja ci odpowiadam. Albo lepiej, ja mówię, przepraszam, otworzysz mi? Ja tak żyję, naprawdę. I ja nie spotykam się z żadnymi problemami w swoim życiu, naprawdę. I ostatnio nawet jechałam pociągiem z pracy. Okazało się, że tam są większe przeszkody niż mi się wydawało. Szła jakaś pani i po prostu, przepraszam, pomoże mi pani. I już po prostu system paszczowy jest najskuteczniejszą bronią w integracji obu środowisk, moim zdaniem. Czy też tak uważam, w uzyskiwaniu tej przez wielu upragnionej, powiedziałbym, tej normalności, właśnie tego normalnego traktowania. Ale to trzeba nauczyć. Czy mogę mówić o tym? Staramy się. Pytaj. Tak. Jeżeli nie wiesz, czy ja sobie otworzę piwo, to zapytaj. Tak. A z drugiej strony, jeżeli ktoś cię pyta, bo ja też mówię do moich, że tak powiem, z mojego środowiska osób niepełnosprawnych, że
Jeżeli ktoś cię pyta, to nie odburkuj. Ja rozumiem, że masz zły dzień czy coś. Tylko chodzi o to, że po prostu wyjdź tej osobie naprzeciw i po prostu powiedz nie. Jeżeli ona ci wyszła naprzeciw i cię zapytała, to ty też jej wyjdź naprzeciw i odpowiedz po prostu. Nie, tak, koniec, nie musisz się tłumaczyć przecież. Tak, ale z drugiej strony właśnie te pytania, o których mówiłaś, te, które są takie dolegliwe, nie? Jak to się stało i tak dalej. No to faktycznie tak na pierwszy rzut oka wydaje się okropną ingerencją i bardzo potencjonalnym traktowaniem. To jest trochę tak, jakby zapytać kobietę w ciąży, jak do tego doszło. Tak. Może opowiesz ze szczegółami. Prawda? Tak. I kto był sprawcą. Tak, to jest mniej więcej coś takiego. To jest tak inwazyjne pytanie. Ale z drugiej strony są to właśnie pytania. Są to właśnie pytania. To jest próba też jakby jakoś tam likwidacji czy osłabienia tej bariery, która gdzieś tam jest. Nie wiadomo zresztą skąd tak naprawdę. To się w świecie nazywa blazm. Czyli? Czyli jakby właśnie ingerowanie, znaczy zadawanie pytań o sprawy medyczne przez osoby sprawne, bo osoby sprawne traktują jak publiczne dobro osoby niepełnosprawną, więc zadają takie pytania. A blazmem jest też to, że wszyscy mówią: kto jak nie ty, dasz radę. Czyli to oba stereotypy. Kto jak nie ty, dasz radę. Na przykład, nie wiem, jak się rehabilituje i tak dalej i na przykład wrzucam jakiś filmik, że coś robię, to wszyscy, ale jesteś super wojownik, ale jesteś tak dalej. Czyli to jakby pchają cię w narrację heroiczną. Tak, i mobbinguje mnie, bo ja się potem czuję, kurde, może za mało ćwiczę, może coś. Nie wiem, przelali mi ten 1%, nie wiem, może będą myśleli, że jakoś źle wykorzystałam i tak dalej, i tak dalej, bo oni, kto jak nie ty, ja ci tyle procentów dałem już 6. rok, 17. rok, a ty dalej nie chodzisz trochę, może mi z tobą nie tak. Nie jesteś taki super hero, już powinnaś właśnie wstać i biegać tu dookoła. Po suficie. Jasne, że tak. I to są właśnie te pułapki. A blazm to jest dokładnie to, że sprawni ludzie mówią, jaki masz być w tej swojej niepełnosprawności. Tak. I właśnie do wyboru są te dwie opcje. Tak. To właśnie albo ofiara, albo super bohater. Bo jest problem z tą normalnością. Po prostu, z tą opcją najbardziej pożądaną, tak? Tak. A skąd ten problem? Dlaczego tak trudno jest ludziom z niepełnosprawnością znaleźć się, szczególnie fizyczną, w tym obszarze normalności, zwyczajności, codzienności, że nie ani ofiara, ani superbohater? Jest czynnik bardzo mocno utrudniający. I to jest kapitalizm, który wymaga perfekcyjnych ciał. Zoptymalizowanych, zdrowych, sprawnych, wydajnych. To on sprawia, że spojrzenie na ludzi niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością tak, fizyczną, jest spojrzeniem właśnie jakąś, jak na nienormalnego, ponieważ, no właśnie, kapitalizm normalizuje ciała, standaryzuje ciała. Ciała muszą być piękne, zdrowe, na dietach, na siłkach. To te filtry na Instagramie. Też. Bo to jest idealne ciało pracujące nad sobą nieustannie właśnie, nad swoją atrakcyjnością przede wszystkim, nad swoją właśnie efektywnością. A ludzie z niepełnosprawnością fizyczną psują ten obraz idealnego kapitalistycznego ciała. Zgniłe jajo. Okej. Zgniłe jaja. I stąd jest ten, wydaje mi się, ten problem, że tej hegemonicznej narracji łatwo jest umieścić ludzi z niepełnosprawnością albo w roli wspólnego dobra ofiar, albo tych superheroes, niż jakby w pewnym sensie przeregulować sobie okulary patrzenia na ciało z tych kapitalistycznych wymagań. Bo ta ilość czasu, na które współczesny człowiek musi poświęcić, młody szczególnie, tak, bo oni w to mocniej wchodzą, na nieustanną pracę nad własnym ciałem. Właśnie ku temu, żeby było to ciało maksymalnie zestetyzowane. Maksymalnie piękne, wydajne, zdrowe i długoterminowe w tym sensie, że oni, młodzi ludzie w wieku lat 18 już chodzą na siłownię, żeby to ciało zachowało, że tak powiem, sprawność jak najdłużej. I mnóstwo jakby wysiłków, zabiegów, pracy nad tym ciałem się stosuje właśnie po to, żeby ono spełniało ten wymóg tego kapitalistycznego ideału wydajnego, efektywnego, zdrowego ciała, które będzie po prostu ciężko zapieprzać w związku z tym. Wiesz, to o to chodzi. Więc tu się by naruszało, domagając się normalności dla ciała, które się przecież w tym nie mieści.
bo jest po prostu ciało, które nie chodzi. Robiłoby się wyłom pewien w tym kapitalistycznym widzeniu świata. On nie lubi pęknięć tego rodzaju takich miejsc, gdzie można by się wcisnąć jakby z innym ciałem i to jest ciało prawomocne. Zauważmy, zobaczcie na te ruchy związane z ciałopozytywnością, które to właśnie, żeby uratować to ciało trochę. Ludzie otyli, tak? To no, ma złe słowo, ale niech będzie. Nie? Oni też są włączeni w ruch ciałopozytywności. Prawda? Bo każdy może sobie wyhodować tyle wałeczków, ile ma ochotę, nie? Tak. Tak naprawdę. Ale nie mogą. Nie mogą. Oni stykają się jednak z hejtem. Nie? Kiedy mówią o swoim prawie do dysponowania własnym ciałem, to właśnie kapitalistyczne oko mówi, to nie jest fajne ciało. To jest okropne ciało, ono takie ma nie być. Zaniedbujesz się i to, że twoje ciało jest, załóżmy, no, ma nadwymiarowe, znaczy nadwymiarowe według kapitalizmu, tak, czy ma dużo kilogramów, świadczy o twoim zepsutym duchu. Że nie masz silnej woli, nie masz, jesteś leniem, czyli te wszystkie wady, które kapitalizm właśnie widzi. Obżarstwo. Tak, obżarstwo. To nie są katolickie wady. To są wady z punktu widzenia właśnie nie katolicyzmu, tylko kapitalizmu. Nie? Że właśnie leniwe, brak samokontroli. Nie? A musisz ze sobą nieustannie pracować, nie? Musisz, a skoro tego nie robisz i masz te 30 kg za dużo, czy tam ile? Nie? Czy 20? To znaczy, że z twoją głową coś jest nie tak, z twoją wolą coś jest nie tak, z twoim intelektem coś jest nie tak. Więc takie są okropne tak naprawdę i bardzo dolegliwe formy obchodzenia się przez kapitalizm z ludzkim ciałem. I też właśnie z ciałem niepełnosprawnym. Lepiej jakbyście siedzieli albo w puszce nieszczęśnik, albo w puszce zamknięty superhero, nie? Niż wymagania od kapitalizmu, żeby to ciało... Spojrzał normalnie. Tak. Bo normalne ciało musi być perfekcyjne. Nie może być ani niepełnosprawne, ani otyłe, ani właśnie jakoś tam... Zwłaszcza, że kapitalizm dąży do takiego klonowania ludzi. No tak. Choć wszyscy ludzie się do siebie upodobniają, prawda? Czasami jest bardzo ciężko odróżnić osobę A od osoby B, bo po prostu cały czas te same standardy, ten sam ubiór, te same wypełniacze w policzki. Cały czas takie dążenie do tej perfekcyjności, a tutaj no niepełnosprawni, że tak powiem, troszeczkę odstają. Ale no właśnie. Co najśmieszniejsze jest, znaczy najtragiczniejsze w tej sytuacji jest też to, że na przykład ja śledzę też wielu influencerów niepełnosprawnych na Instagramie i tam jest też taka sytuacja, że ten świat kreowany przez te osoby niepełnosprawne jest również nieprawdziwy. Zupełnie. A jakże mogło być inaczej? Więc nawet osoby, które tak jakby z założenia twierdzą, że są aktywistami i tak dalej, to ich kreują świat, do którego ta osoba niepełnosprawna nawet nie ma szans jakby dążyć, bo to jest nierealne. Nierealne. No to tak zawsze było trochę z wzrostami medialnymi, że kreowały sztuczne światy. To tak. Ja się też trochę zawsze, mam taki trochę dystans do tych zarzutów, szczególnie wobec mediów społecznościowych, jakie tam są sztuczne i nieprawdziwe światy. Hej! A makijaż po co wymyśliliśmy? Tak. To samo, nie? Żeby oszukiwać innych co do stanu zwierzy i te rzęsy. Tak, no więc to. Więc filtry na Instagramie to jest dalszy ciąg makijażu tak naprawdę. No to tego tak mi nie podeszło, ale w sensie nigdy w życiu o tym tak nie pomyślałam, ale rzeczywiście coś w tym jest. Ja mam takie pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś wpłynąć na ten wizerunek osoby niepełnosprawnej, żeby go zmieniać, normalizować. Ja miałam taki pomysł, że uważam, że tylko, że nie wiem właśnie, czy jest szansa na to, żeby media w ogóle w jakikolwiek sposób się zaangażowały w tą sytuację. Bo mi się wydaje, że problem jest taki, że te osoby niepełnosprawne, jeżeli są pokazywane w jakichś mass mediach, to są pokazywane właśnie w jednej z tych dwóch kategorii. Nikt ich nie pokazuje jako normalne osoby. Nikt nie wplata na przykład osoby niepełnosprawnej po prostu w drugie tło. Że na przykład, nie wiem, idą główni bohaterzy i mijają kwiaciarnię, w której sprzedaje pani na wózku. Nie ma pogodynki na wózku i tak dalej, i tak dalej. Też moim zdaniem to utrudnia, jest grupa osób niepełnosprawnych też się dzieli na wiele podgrup. A społeczeństwo na nas często patrzy po prostu jak na jedną wielką grupę. Nie odróżniają jednej osoby od drugiej, potrzeby jednej grupy niepełnosprawnych od drugich. I jest taka sytuacja, że pewne zachowania osób niepełnosprawnych klonują się też na przyszłe pokolenia. Jakby, bo osoby niepełnosprawne, wiadomo, gdzieś się starają zintegrować ze sobą, żeby się dowiedzieć w różnych sposobach, lekarzach, sprzętach itd., itd. I te postawy, które też ludzie czasami przyjmują, na przykład takie roszczeniowe postawy, takie, że jestem biedny i trzeba mi dać,
też przechodzą, że tak powiem, z człowieka na człowieka. Tylko i kto jest tu winny tak naprawdę? Ja uważam, że media są winne, dlatego że w sytuacji, kiedy, nie wiem, gdzieś tam w Cimiu Dolnym rodzi się chłopiec, który ma na przykład porażenie mózgowe, tak? To on nie ma na kogo patrzeć, nie ma wzoru takiego, bo jeżeli rodzi się chłopczyk sprawny, to on ma Lewandowskiego do wyboru, Michaela Jordana, nie wiem, nie znam się na sportach za bardzo, Adam Małysz, piosenkarze, cudawianki, a ten chłopiec, on nie ma do kogo dążyć. Ci rodzice też nie wiedzą. A to są ci superhero przecież właśnie niepełnosprawni. No właśnie, tylko pytanie brzmi, czy znaczy rzadko są oni pokazywani. Mm-hmm. To jest coś takiego. Ale czy my tego chcemy właśnie, żeby ta narracja superbohaterska była taka dominująca? Nie chcemy. Zadałaś pytanie, czy można zmienić ten wizerunek i dałaś odpowiedź jednocześnie i to odpowiedź znakomitą. Moim zdaniem ta zmiana wizerunkowa w kierunku unormalnienia niepełnosprawności tak w ogóle powinna się dokładnie w ten sposób odbywać, żeby uczynić niepełnosprawność, powiedziałbym, dobrze widoczną w normalności, w codzienności właśnie, w tle. Że nie ma co pchać na afisz nieszczęśnika lub superbohatera. Tak, i robić z niego główną postać, bo tylko to dokładnie jakby znowu pokazać jakby codzienność i normalność i standard, tak. Że wśród nas są niepełnosprawni, są wszędzie właściwie. Tak. I jest ich przecież dużo. Tak. W takich liczbach bezwzględnych. I należy czynić je, po prostu czynić ich jakoś tam widocznymi właśnie w normalności, w codzienności. Tak. I sama zadałaś pytanie, jak to zmienić, sama dałaś moim zdaniem najlepszą, jaką znam odpowiedź. No, jakbym to usłyszała na studiach. No przecież nie byłem taki straszny w tych studiach. Nie, to jest też taka sytuacja, że właśnie często jest tak, że nawet jeżeli media starają się jakby tą niepełnosprawność pokazywać, to właśnie pokazują tak jakby, wyrzucają na afisz i jakby gloryfikują. I tam pokazują jakby też w ten sposób ableistyczny, że według ich jakby postrzegania, to jest wszystko scenariusz, jest napisany przez osoby sprawne i tak dalej. I jakby moim zdaniem im bardziej pchamy to na afisz, tym bardziej sprawiamy, że to są oni. Mhm. I jakby ugruntowujemy te stereotypy w głowach ludzi, a brakuje takiego elementu, żeby ta niepełnosprawność po prostu nie była głównym elementem programu. Niech będzie gdzieś w tle, przez 3 sekundy już widoczna. Ale to już jest właśnie odruch mas medialny. Znaczy, czy w ogóle odruch medialny. Ja go trochę usprawiedliwiam, ten odruch. Że aha, jak już kamera wyłapie kogoś na wózku chociażby, no to zaraz. Trzeba tutaj... Jeszcze co ci się stało? No dobrze. Po telewizji. Ja ten odruch trochę rozumiem, ten mas medialny. Ponieważ jesteśmy w takim okresie, kiedy taka, no powiedziałbym, korwinowska, tak to ujmę, okrucieństwo i jakby stosunek niechętny do niepełnosprawności już powoli zaczyna odchodzić. Mhm. I pojawiła się pewna specyficzna nadwrażliwość na niepełnosprawność, która jest zasadniczo jakby dobra, nie? Ta nadwrażliwość. No przecież jeszcze niedawno nie mieliśmy podjazdów dla niepełnosprawnych przy urzędach. No Justyna, przecież nieraz pewnie pocałowałaś klamkę, prawda? Bo nie było podjazdu, tak? A akurat nikt się nie nadarzył, to mógłby pomóc się gdzieś dostać. Autobusy niskopodłogowe też nie jeżdżą od zamierzchłych czasów. Tak. To jest przecież nowe rzeczy i to jest te właśnie, one pojawiają się na fali tej nadwrażliwości. Mhm. Porzuciliśmy ten niechętny stosunek jako społeczeństwo z grubsza, oczywiście mówię, do niepełnosprawności. Już nie muszą ludzie z niepełnosprawnością siedzieć w domach zamknięci i wstyd, prawda? To był kiedyś dla rodziny wstyd. Tak. Właśnie, o tym właśnie mówię, nie? Że ten wstyd, taki około korwinowski wstyd właśnie się jakby pojawiał. Więc teraz już jakby nie ma żadnego wstydu. Już o tym wszyscy wiemy, że to nie jest żaden wstyd. Ale to jest, jesteśmy właśnie w tym momencie takiego tego przełamywania tego, odchodzenia od tamtego podejścia związanego właśnie ze wstydem, że to coś jest złego, tak? W niepełnosprawności. W tym kierunku, żeby coś dobrego wynikło. I pojawiła się ta właśnie nadwrażliwość, nie? Która sprawia, że media natychmiast, jak zobaczy na wózku, teraz lecą z kamerą,
Na pewno superbohaterka jest na miejscu. Tak, na pewno superbohaterka. A być może jakieś straszne nieszczęście. Jest też teraz taka moda na zachodzie projektowania rzeczy według metody design thinking i to takie metody, że robimy coś najpierw pod niepełnosprawnych, a dopiero pod osoby sprawne, bo jakby wiele wynalazków, które zostały stworzone dla osób niepełnosprawnych, wykorzystują super osoby sprawne, tak? I jakby uważam, że ważne jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, że ulepszając świat dla osoby niepełnosprawnej, ulepszają świat dla siebie. Dla pani kwiaciarki, którą lubią, która może złamie nogę i będzie musiała chwilę pojeździć na wózku. To już nawet nie chodzi o takie sprawy ostateczne, jak uraz kręgosłupa, wylewy, takie tam. Tylko na przykład czasem można być uziemionym przez narty i wycieczkę i tam wypadek na nartach. Albo 2-3 przez tygodnie. Na przykład cukrzycę. Tak. I też mieć kłopoty z chodzeniem. Ciąża i wózek. Tak jest. Nie, akurat ten kierunek, który właśnie w design thinking się pojawił, to, czy wraz z design thinking, czy oni w ogóle sam ten nurt ma ogromne zasługi moim zdaniem w tym obszarze i dlatego bardzo lubię design thinking i bardzo sobie cenię. I ten pomysł właśnie, żeby najpierw projektować świat, rzeczywistość wokół nas pod niepełnosprawnych, uważam, że znakomity pomysł. Oczywiście, że tak. Świetny. Bo na pewno jak sobie niepełnosprawny da gdzieś radę, to pełnosprawny też sobie da radę. A nie znasz dnia i godziny, kiedy złamiesz nogę na nartach, zajdziesz w ciążę, czy będziesz po prostu już starszym człowiekiem, czy nagle gorzej się poczujesz i okaże się, że te schody są dla ciebie w tej chwili wyzwaniem, ale na szczęście jest, niech będzie podejście łagodne, którego możesz skorzystać również. Nie, więc to jest oczywiście, powinien to być obowiązkowe myślenie przy projektowaniu i na małą skalę, i na dużą skalę. Projektuj tak butelkę z wodą, żeby właśnie niepełnosprawna osoba mogła bez problemu ją odkręcić, a masz taką, nie masz problemu? Mam. Masz. To zębami się otwiera. Właśnie. Ale przecież ludzie starsi też mają ten problem. Tak. A moje dzieci też mają ten problem. Tak. 10-latek nie otworzy łatwo zakręconej butelki z wodą. Ja to w ogóle wiem, że wszystko, co jest ochrona przed dziećmi, to jest też ochrona przede mną. Bo ja tego nie otworzę. Jeżeli coś jest zakazane przed dziećmi, to też przede mną. No właśnie, więc zaprojektujcie tak butelkę z wodą, tą 1,5-litrową. Nie przez ten kretyjski zakręcany korek. Nie? Tylko zróbcie go tak, żeby Judyta też mogła go otworzyć. I wtedy starszy człowiek otworzy i dziecko otworzy. I każdy. Uważam też, że... I wkurzajmy te butelki, że właśnie takie nie są. No, mnie też. Także ja kupuję te tak, jestem z tą taką, jak dla dzieci. Tak. Bo to jest jedyna opcja. Tak. Ja też uważam, że po prostu powinniśmy patrzeć na siebie jakby... z dwóch stron. W sensie, że niepełnosprawni nie powinni tworzyć sami kampanii o swojej niepełnosprawności, ani sprawni sami o tej niepełnosprawności, tylko żeby się spotkały dwie grupy. Dlatego, że ja często widzę, że w naszym środowisku osób niepełnosprawnych jest pewnego rodzaju przereagowanie. Że osoby, które jakby z nami na co dzień przebywają, a są sprawne, często przereagowują. Ja sobie gdzieś poradzę i nie zrobię problemu, ale oni zrobią problem, bo oni muszą, tu musi być podjazd, coś tam. A ja mówię, kurde, jak tam jest dwóch panów, którzy mnie wniosą, to ja dziękuję, nie musi być podjazd. Dzisiaj masz tych dwóch panów, a jutro może ich nie być. No tak, ale chodzi bardziej o to, żeby wychodzić też sobie naprzeciw i nie konstruować pewnego rodzaju kampanii społecznych, które potem finalnie bardziej szkodzą naszej grupie niż pomagają. Na przykład kampania Zabrałeś moje miejsce, zabierz moje kalectwo. Ona nie była fortunna, to prawda. Nie była. Bardzo nie była. Ale raczej chyba w realizacji nie była. Bo sam pomysł, żeby w ogóle taką kampanię przeprowadzić, chyba nie jest taki zły. Znaczy, może i tak, ale ona była od początku zła. Nawet to zabrałeś moje miejsce, zabierz moje kalectwo. Kalectwo, które słowo no wiem, jest wiem. Nie za no bardzo powiedziałem, że uważam ją za niefortunną właśnie tą kampanię, ale sam ten proceder zajmowania tych miejsc jest przecież, wołał pomstę do nieba. No. Tak. Więc jakby powiedziałbym tak, na szczęście jesteśmy w takim momencie, że warto, żeby się pełnosprawni trochę posunęli jednak. Mhm. I zrobili miejsce, więcej miejsca dla niepełnosprawnych właśnie. Więc ta nadwrażliwość, znaczy ta nadreaktywność, nie? Że wszędzie muszą mieć podjazdy i wszędzie trzeba robić ułatwienia,
to ostatecznie wyjdzie na dobrze. Tak. Nawet jeżeli jest trochę nadmiarowe, nie? Tak jak mówiłaś, wszystkim w sumie się per saldo opłaci. I starszym, i dzieciom, i w ciążach, i w cukrzycach, i w różnych takich rzeczach. Czy podsumowując, czy uważasz, że jest szansa na to, żeby wizerunek osoby niepełnosprawnej się znormalizował? Skoro już się takie pomysły pojawiły i nawet są gotowe idee, jak je realizować, no to oczywiście, że tak. I właśnie wydaje mi się, że to właśnie nastąpi. W wyniku pewnie takich właśnie procesów, o których mówiłaś. Jak szybko? A to prorokiem to ja nie jestem. Potrzebuję trochę nadziei. Tak, prorokiem to ja nie jestem, nie wiem. Ale teraz wiesz co, zmiany społeczne zachodzą już dużo szybciej niż kiedyś. Nie? I to wychodzenie z zamknięcia niepełnosprawnych no, zajmowało dekady, tak? Tak. Oni wychodzili z dziupli cudzysłów powoli, wychylali głowy, oglądali ten świat, czy możemy wyjść, czy jeszcze po wyjściu spotkamy się z tymi spojrzeniami, z tymi wyzwiskami, z tymi obelgami, którymi kiedyś ich powiedziałbym, no obdarzano, tak? Tak. Kiedyś to była kara. No, ja się sam zetknąłem z bardzo takimi, no powiedzmy, haniebnymi reakcjami, na przykład właśnie na niepełnosprawne dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Mhm. Okrutne, nieludzkie reakcje. Ale to jakby kiedyś zajmowało dużo czasu. A dzisiaj wydaje mi się, że te zmiany są niesłychanie szybkie. Więc jeszcze niedawno bym powiedział parę lat temu, że ho, ho, do normalizacji niepełnosprawności to jeszcze nas czekają dekady, a być może wcale nie. Być może to już jest kwestia kilku lat. Im większa obecność niepełnosprawnych też w życiu właśnie, im bardziej masowo oni jakby też wychodzą w świat, nie? I mają możliwości wychodzenia w świat, choćby przez design thinking i inne takie rzeczy. Im więcej ich będzie dookoła nas, tym to właśnie w tym tle, w tej codzienności, w tym normalnym funkcjonowaniu, tak, codziennym, tym szybciej to zajdzie. Tak. Myślę, że nie ma lepszego sposobu niż na takie bycie ambasadorem swojej marki, czyli niepełnosprawności. Bo ja też zauważam, że często słyszę takie opinie, że kurczę, wiesz co, Judyta, ja nigdy nie znam osoby na wózku. I kurde, tak powiem ci, że zmieniłaś moje postrzeganie tych osób, więc wydaje mi się, że im bardziej ten design thinking, to projektowanie pod osoby niepełnosprawne będzie się rozszerzało, im więcej miejsc będzie dla nas otwartych, tym więcej jakby my zmienimy tym samym tym, że się pojawimy gdzieś. No tak. Że ktoś zobaczy, że to nie jest smog gdzieś tam zamknięty i tak dalej, tylko to jest normalna osoba. I właśnie mam pewność absolutną, że ogromną rolę odgrywają tu również aktywiści niepełnosprawni. Właśnie tacy jak ty i tutaj chyba trzeba wspomnieć tą wspaniałą postać świętej pamięci Bartka Skrzyńskiego. Prawda? Tak. Który też dla niepełnosprawności zrobił bardzo, bardzo dużo. Tak. Dziękuję pięknie za rozmowę. Było mi bardzo miło Cię widzieć i porozmawiać. Zapraszam Was serdecznie na kolejne nasze odcinki, na nasze strony, na nasze social media. I również podlinkujemy miejsce, gdzie możecie spotkać Dominika Lamińskiego oraz poznać działanie jego fundacji. Do zobaczenia.